Spodziewałem się, że to będzie trudna seria. Zaczynamy jako Papal State. Naszym celem będzie stworzenie Królestwa Bożego oraz podbicie całego świata i następnie nawrócenie go na jedyną słuszną katolicką wiarę. Ach, święta nadeszły, śniegu brak, macie kupę czasu wolnego, więc ja mam dla was taki prezencik, codzienną serię z Papal State'u. Jeżeli prezent wam się podobał, dajcie znać koniecznie w komentarzach, zostawcie lajka oraz oczywiście, jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, pamiętajcie o subskrypcji. Idee papiestwa są dość ciekawe, Religious Unity zwiększona, dyscyplina zwiększona, Diplomatic Reputation oraz tolerancja naszej wiary, jak i zmniejszona agresywna ekspansja. Mamy też dostęp do kontrolowania kurii, gdzie dostajemy następujące modyfikatory, kiedy my jesteśmy papiestwem, papieżem, kiedy jesteśmy papiestwem. No, wiecie, że papież pochodzi z Papal State'u. Rywalami tutaj szafować sobie za bardzo nie będziemy, ponieważ Papal State ma coś takiego jak ekskomunika, taką mechanikę i dobrze jest sobie to zostawić na rywali. W sensie ustawiać sobie rywala, ekskomunikować dany kraj i go następnie podbijać. Seria z papiestwa będzie serią taką codzienną, aż do stycznia przyszłego roku. Bodajże planuję 9 odcinków z tej gry, więc no, będzie się działo. My mamy 50 Crownlandsów na początku jako papież? Wyjebiście? Oczywiście punktów, których najwięcej będziemy potrzebowali, to akurat w tym wypadku jak zwykle punkty militarne oraz weźmiemy punkty dyplomatyczne, a za jakiś czas nie pogardzimy również administracyjnymi. No w sumie to już zabierzmy ziemię. Na początku spróbujemy złapać sojusz. O, mamy sojusz z Austrią, wrąbiście, przyda nam się to. Potem myślę, że będę polował na sojusz z Kastylią albo Francją. Zobaczymy, z którym z tych krajów nam się uda. No dobra, Francja raczej odpada, więc to raczej będzie Kastylia. Oraz tutaj z tych krajów włoskich możliwe, że Savoy nam się przyda. Co ja mówię, Milan się nam przyda na sojusznika. Jako papież opłaca nam się rzucać te ekskomuniki, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie no, na kraje, które możemy my podbijać. No, takie jak na przykład Francja albo Prowansja. Sojusznik Francji. Oczywiście każdy z tych walonych krajów może wykupić sobie wybaczenie, przebaczenie swoich grzechów. No, za dość niewielką opłatą, w zależności od tego, ile sami zarabiają. I takie coś może robić każdy kraj co 5 lat, więc nawet jeżeli ich nie lubimy, oni nas nie lubią. O, możemy ekskomunikować Siennę. Wyjebiście, może nie wykupi, może ich zaatakujemy. Jako papież chcemy oczywiście dołączyć do Holy Roman Empire. I Boże, cały czas ja mam w pamięci, że tutaj trzeba było to zawsze robić przez to dodawanie prowincji, a nie przez tą opcję zakładki, więc prawie się zgapiłem z wypowiedzeniem wojny Siennie, którą możemy zaatakować. Oczywiście Prowansji nie wzywamy osobno, ale tak czy siak zabierzemy jej jakieś prowincje. O, bo ta jest super ważna do handlu. Patrzcie, są pieniążki. Dla wszystkich teokracji oraz papiestwa najważniejsze jest to, żeby mieć jak najwięcej governmentu, czyli trzeba wszędzie, dosłownie wszędzie obniżać autonomię, gdzie się da i jak najszybciej się da, bo mamy bardzo dużo tutaj tierów do rozwoju, a najważniejsze są właśnie te ostatnie tiery, zwłaszcza jeżeli się chce zrobić one fate, podbój świata. A jako papiestwo mamy tolerancja własnej wiary, mamy prestiż za nawracanie prowincji oraz oczywiście wpływ kleru zwiększony. Oczywiście pamiętajmy o robieniu misji jak najszybciej. Tutaj akurat mam wielkiego fuksa, bo dla nobility będę musiał poprawić relacje z Savoyem do 100 punktów, co da mi tańszego doradcę od Improve Relation, co jest wyjebistą opcją dla mnie. Moje pierwsze podboje oczywiście będę tutaj skupiał na podbiciu całego handlu genuańskiego, jak tylko będę mógł, i liczę na to, że będę miał fuksa z Neapolem, że po zakończeniu Unii Neapol się na nas wypnie i dostaniemy Subjugation Cassius Belli na ten Neapol. Jako oczywiście papież możemy wydawać tutaj bulle papieskie, które nas kosztują trochę złota, ale na szczęście nie naszego, tylko takiego ze wspólnej kiesy. Na początek możliwe, że weźmiemy sobie o to, bo za chwilę i tak będziemy musieli wprowadzać renesans, a tak to fajna alternatywa to jest oczywiście development, tolerancja tutaj innowierców oraz kuria cost, minus 50%. Pozostałe są takie raczej mech, chociaż ta jest bardzo ciekawa. I ta też. Jak wiecie, ja nie mam problemu z tym, żeby na początku gry się jednak zadłużać, więc wezmę tutaj, zrekrutuję wojsko. Liczę na to, że dostajemy jakiegoś generała z Siege'em. I tutaj wyślemy do oblegania Sienny, chociaż... O, nie, czekajcie.
tutaj, dobra, bitwa górska, zostawimy 1000, tutaj stoczymy tą bitwę, niech się tylko zakłódkują. No i udało nam się przeciwnika odeprzeć i w sumie to wojsko najemne tu wysyłam. Pozwalam sobie dołączać moim wasalom do mnie oraz lecimy ich bić teraz. Prowansję, prowansyczyków, jakkolwiek się ich nazywa. Prowansja straciła Unię nad Lorraine, co jest dla nas okazją, żeby tutaj spisywać teraz ten kraj osobno. I mamy Fuchsa znowu, bo dostaliśmy Subjugation Casus Belli na Neapol. Lukas nie jest normalny, bo musimy wypowiedzieć teraz wojnę Neapolowi od razu, bo inaczej liczymy na to, że będzie miał jakichś sojuszników. Neapol w momencie, kiedy też go atakujemy od razu, nada się na bycie naszym subjectem, chociaż nam to da bardzo dużo agresywnej ekspansji. Niech was nie kusi robienie tutaj tego kraju na wasala, ponieważ da to wam sporo agresywnej ekspansji, praktycznie tyle samo co za Neapol, który jest znacznie większy i ważniejszy. Tutaj oczywiście chcemy War Reparation, Star Trade nam się przyda, no przyda się. Więc w ten sposób kończymy wojnę z Lorraine i za chwilę zaraz zobaczymy, jak skończę z Prowansją. A tutaj kończymy tę wojnę następująco, zrywamy ich sojusz z Francją oraz bierzemy pieniądze. Co prawda Humiliate byłby tu jeszcze wskazany, ale nie chciałem już tracić Sienne. Jednocześnie też musimy się spieszyć, bo Rzym mi pada. Na szczęście odepchnęliśmy tutaj wojska Neapolu po naszej granicy. No i teraz odbijmy nasze prowincje i zaraz pójdziemy ich atakować i oblegać. Ta wojna też powinna się skończyć dość łatwo. Sienne możemy albo zjeść, co nam da 13 agresywnej ekspansji, albo zwasalizować, co nam da 9 punktów agresywnej ekspansji. Szczerze mówiąc, musimy ją zjeść raczej. Znaczy w sensie zwasalizować. W sensie wiecie, o co chodzi. W międzyczasie też poprawią relacje z moimi wasalami, jak i krajami ościennymi, bo jest spora szansa, że będziemy mieli niestety koalicję zaraz potem, jak zakończymy tą wojnę. Jeszcze staram się gdzieś tutaj oczywiście działać przeciwko wojskom Neapolu. Czekajcie, my musimy, o tak, tutaj zająć te prowincje. Oni wtedy będą przez Neapol starali się przechodzić. A my wtedy zajmiemy się nimi, będziemy ich atakowali na płaskim terenie. Inaczej grożą nam walki w górach, gdzie dostajemy po 2 minusy. No i atakujemy teraz tutaj wojska na polu pod Rzymem. W sumie dwie armie naraz rzucamy, żeby mieć linię. A trzecią armię dosyłamy zaraz potem, jak widzicie, szerokość pola walki zachowana. Przepchnęliśmy wojska na polu. I teraz tak, armię z manpowerem tutaj, armię najemną wysyłamy na Neapol i będziemy go teraz powoli oblegali, a w Anglii skończyła się wojna róż. I w sumie tak z ciekawości, o kurka, fajny władca, co prawda tutaj się zamieni zaraz na Tudora, więc to jest bez znaczenia, ale fajny władca. Możemy też chyba po tej wojnie wejść w sojusz, no prawie możemy wejść w sojusz z Francją, bo Kastylia raczej odpada, bardzo nas nie lubi. Flota papieska rozłożona, oblegamy Neapol, zajmujemy prowincje górskie, jak i stolicę Neapolu, więc jak się będzie w nas wbijał tutaj, no to lecimy bronić Neapolu, a jeżeli się wbija, będzie wbijał w góry, nie no, nie będzie się wbijał w góry realnie. W celu szybkiego jeszcze zwiększenia nam prestiżu, tutaj zrobię coś, czego bym normalnie nie robił, ale pamiętajcie, że jak odepniecie i przypniecie jeszcze raz tą tutaj reformę na prestiż, się przywilej, to dostaniecie zawsze więcej punktów, a mnie zależy teraz bardzo, ale to bardzo na tym, żeby zmniejszać tą agresywną ekspansję otrzymywaną, jak najwięcej. No i oczywiście Neapol padł, teraz zejdźmy z prowincji, żeby gdzieś tutaj boty się dalej ruszyły, najlepiej żeby ruszyły się na Neapol. Wtedy będziemy walczyli z nimi bez minusów albo z jakimś jednym minusem, bo tak to zajmują te prowincje górskie. O, i to nie za dobrze wygląda. A tak to niech sobie zejdzie, gdzieś się zaraz w nich wbijemy, żebyśmy tych minusów nie mieli. Ej, muszę przyznać, że całkiem niezłą pozycję obronną zajął tutaj bot. No nic, no to się wbijemy w nim na minusach. No ale to trudno. Większe straty będziemy mieli, ale powinniśmy tak czy siak dać radę, bo mamy jeszcze armię na dosłanie, więc zaraz i tak nam podbiją się morale. Jemu oczywiście tylko spadają. No i lecimy go gdzieś tutaj stackwipować. O, jak najbardziej. I w zasadzie wojna w tym momencie wygrana, a ja dostaję koalicję całego tutaj regionu na twarz. Nie tak źle. No to jeszcze poprawiajmy relacje. No i zmienia nam się papież, co prawda, na jakiegoś Innocenteusa VIII. 3-2-3, nie najlepszy władca. I to jest chyba największy minus papiestwa i w ogóle teokracji, że prawie nie mamy wpływu na władców. Agresywna ekspansja minus 10%.
O mój Boże, czy mogło mi się coś lepszego trafić? No, teraz nam koalicja już nie grozi, więc kończymy tą wojnę. Tutaj bardzo dużego fuksa miałem. I tutaj zawsze mam dylemat, bo możemy dostać chance to capture enemy ship plus 33%. To jest bardzo duży modyfikator, jak i zwiększenie naszego force limitu floty, jak i tak dalej. Albo zwiększyć nasz manpower recovery speed, albo zwiększyć tolerancję wiary w prowincjach. Z naszą wiarą oczywiście, więc jedną prawdziwą. I wtedy byśmy mieli mega stabilny kraj. Ale ja chyba pójdę we flotę, bo będę chciał zwiększyć tutaj siły naszego handlu za jakiś czas i jeszcze pójść w flotę handlową, ewentualnie galery na wojny z Osmanem, które planuję w przeciągu 60 lat zacząć. 1455, jako papiestwo mamy wszystkie 3 punkty już wybrane i dobrane. Muszę przyznać, że jestem mega zadowolony z tego, że to można aż tak szybko tutaj dostać. No a teraz mamy taki etap troszeczkę przejściowy, muszę nazbierać punktów dyplomatycznych, jak i następnie zaanektować 2 naszych wasali i kolejnym naszym celem będzie najprawdopodobniej Florencja. Lub Genua, nie, Florencja. Pamiętajcie, żeby też w prowincjach, które tutaj są u waszych wasali, dawać dodatkowych kardynałów. Jest to bardzo opłacalne, ponieważ kiedy ich anektujecie, nie wiem, czy tak nadal jest, ale przynajmniej kiedyś tak było, że ci kardynałowie przechodzili na was. Zjadamy już 2 moich wasali, więc za chwilę moi 2 kolejni wasale będą o wiele bardziej lojalni. Chociaż tutaj mamy pecha, bo Iberian Wedding zaszedł bardzo, bardzo wcześnie. A liczyłem jeszcze na to, że uda mi się coś podbić tutaj od Aragonu, no ale trudno. Możliwe, że pójdzie tutaj Reconquest normalny za jakiś czas. A teraz wejdziemy w sojusz z Francją, gdzie liczę, że pozwoli nam tutaj to podbić. O, Catholic Confratieri, zrobiliśmy misję, przyda się nam to. I następnie lecimy, o tutaj, to by nam się przydało. Z 3 nacjami z Knightowymi musimy mieć po 100 relacji. Idzie to zrobić na spokojnie. No i mamy Shadow Kingdom. Ja oczywiście chcę zostać w tutaj Holy Roman Empire. O, Catholic Lost. Okej, dobra, niech tak będzie. Holandia mnie nie lubi. Chociaż nie chyba zależy na tym, żeby protestantyzm jak najszybciej się odpalił, a nie jak najpóźniej. Tym razem, o dziwo. No i zjedzone 2 wasali mamy. Oczywiście od razu pamiętajcie, żeby tutaj zmniejszać to. I w sumie najlepiej by było teraz też odpalić edykt na zmniejszenie kosztów autonomii w tych prowincjach naszych. Mówię, autonomia to jest dla nas zabójstwo w tym momencie, bo strasznie spowalnia nam progres cały tutaj. A oni są jeszcze nielojalni. To źle. No i niestety co? Imperium każe nam spadać. Trudno. No ja jeszcze postaram się zostać. Wiem, że dostajemy teraz jeszcze dodatkowe modyfikatory, oprócz tego, co było tutaj widoczne. Zaraz powinien nam się pojawić. Albo i nie. Chociaż dałbym głowę, że tutaj było w toggle modificator. Coś takiego, że jak zostajemy w grę, chyba że coś znowu nie doczytałem. Dobra, ekskomunikowaliśmy Kastylię. W sumie wezwę tutaj Francję za ziemię. Powinna nam zrobić robotę. Moim celem będzie oczywiście zdobycie tutaj tych prowincji i w sumie w tym celu weźmy naszą flotę tutaj, przemieśćmy, żeby zdobyć od razu cały ten obszar dla siebie. Udało nam się przejść, więc raczej na spokojnie zdobędziemy Wargola. A teraz Francja niech robi nam tutaj czarną robotę, że tak powiem. No chyba, że Francja będzie mi cała okupowana jakimś dziwnym, bardzo dziwnym cudem. Jak to się to wydarzyło? Na szczęście, mam szczęście i Burgundczycy zaatakowali również Anglię w tej wojnie. To może spowodować, że ją za chwilę wyjmiemy, przez co Francja odzyska sporo swoich terytoriów. A tak to szczerze mówiąc, to nie wiem czego się tutaj spodziewać. To jest jakiś bardzo pechowy start dla mnie, chociaż na szczęście wojska francuskie zaczynają chyba odbijać swoje terytoria. Wprowadzamy renesans, rozwijamy technologię, tutaj nawet coś mogę zrobić. O, watykańska, tak, księgarnia, czy jak jej tam było? Czy mi się zdaje, czy to jakiegoś nerfa dostało? Ogólnie National Unrest minus 2 to jest tak mocny modyfikator, że pozostałe, które tutaj mamy do wyboru, są mega słabe, więc bierzemy to w takim razie. Tutaj nie ukrywam, że liczę na bardzo szybką wojnę z Florencją. Oby nam wyszła ta szybka wojna, bo inaczej będzie totalnie po mnie. Dobra, Neapol chce, żeby mi tą prowincję oblegał. My lecimy prosto na florenckie wojsko, które powinno dostać stack wipe'a. Tu zostawiamy 1000 żołnierzy i lecimy na Mantuę, o ile mi się uda tam przejść, ale chyba mi się nie uda. No jak fajnie jest zdecydować za kogoś. Czy Francja się wkurzy? Zaraz zobaczymy. Bo w sumie nigdy jeszcze takiego pizdyla nie robiłem.
A nie no, Francja chyba się nie wkurzyła. Nie widzę, żeby dostała jakiś negatywny modyfikator, a pozbyliśmy się Anglii, która nagle tutaj chodziła z 30-tysięczną, dość skuteczną armią. Francja nie widzę, żeby dostała jakieś negatywne modyfikatory zarówno do Trusta, jak i do tego, więc wypisowaliśmy Anglię z tej wojny i jednocześnie teraz Francja będzie musiała się zająć tylko i wyłącznie wojskami kastylijskimi. Serio? Do jakiej wojny ja tutaj zostałem wezwany? No nic, no ale to da nam chyba jakieś lepsze relacje tutaj z Austrią, która odziedziczyła Burgundię. Dość peszek, no ale nic na to nie poradzimy. My i tak byśmy tego nigdy nie zrobili. To jest jakieś po prostu nieporozumienie, to co się tutaj dzieje. No przecież to jest jakaś masakra. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na nba.com, gdzie trwa świąteczna wyprzedaż. Jak widzicie, mnóstwo wspaniałych gierek do zdobycia i do kupienia. Z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Jak teraz doszło do tych wojen? Powiem wam szczerze, że chyba będę whitepisował wojnę z Kastylią. Trudno. O te tutaj prowincje tych nie zdobędę, ponieważ mój główny cel to tak czy siak była wasalizacja Florencji, na co prawie już mogę sobie dać tutaj radę, bo jeszcze musimy tylko zdobyć Mantuę, no, która w sumie już jest zdobyta, niech mi da pieniądze, niech mi da urepsy i w sumie Mantua na wasala. Nie, to dużo agresywnej ekspansji. Tak, 16 punktów to w tym momencie dla mnie bardzo dużo, zbierzemy tylko pieniądze i tyle. Florencji nie udało mi się zrobić przez ekskomunikę, więc wasalizować 36 punktów albo tak i wasal 40 punktów i będziemy wtedy na granicy, raczej nie dostaniemy koalicji, ale Pisa jest bardzo ważną dla nas prowincją, ponieważ tutaj znajduje się centrum handlu, więc lepiej jest je zdobyć. A teraz szczerze mówiąc, to ja nie mam żadnego pojęcia co robić dalej. Jeżeli wyjmiemy Portugalię, to może jest sens dalej kontynuować tą wojnę. W innym wypadku, no to zaraz nas Hiszpania tutaj porobi. Dobra, od Kastylii coś tam pieniędzy sobie weźmiemy i na tym kończymy. Nie chcę, żeby mi się po prostu tutaj Francja wypisywała z tego osobno. No i w zasadzie skończyliśmy tą wojnę. Teraz muszę zrobić Neapol niestety naszą marchią. No po prostu muszę, bo mam zbyt bardzo nielojalnych tych wasali. Troszeczkę przegiąłem. A teraz patrzę, jak upada mój wierny sojusznik Francja. No ale może będzie mi go łatwiej po prostu utrzymać. Szkoda, że ta Burgundia tak szybko padła, ale ostatnio już przynajmniej wiem, jak to działa ten event burgundzki, więc może wam kiedyś go wytłumaczę w jakimś poradniku. Zostałem wezwany do wojny przeciwko Francji. Ja nie wiem, czy mi się uda odzyskać ten sojusz. Będzie wielka szkoda, jeżeli mi się nie uda. Jak widzicie, to jest moment, kiedy ja nie planuję brać udziału w tej wojnie, więc moje wojska stoją na wyłączeniu, a jednocześnie staram się poprawić teraz już relacje z tymi zakonami, żeby zrobić kolejną naszą misję. Okej, no i lecimy tutaj dalej. Specjalny event na Kaplicę Sykstyńską. I co my tutaj możemy mieć? Misjonarza, Improve Relation, Yearly Prestige albo National Unrest. Ja wezmę National Unrest. W siły misjonarzy i tak będziemy mieli bardzo mocno przekoksaną jako papież, więc ten jeden punkt dużo mi nie da. Kolejną reformę, no to wezmę morale armii dla nas. Kurka, jak to bardzo spowalnia. Wiem, miałem być spokojny, ale właśnie się okazało, że Wenecja dostało niezłe bęcki od Osmana, więc ją atakujemy, wzywamy oczywiście Milan do tej wojny. Boże, ale się wycwanili. Przed chwilą stali tutaj na tym forcie górskim, no ale niestety zeszli. A nam zostały do zdobycia właśnie niestety takie forty górskie. Może niech tutaj moi wasale to oblegają. Ja sobie stanę gdzieś tutaj na tyłach, żeby ich wspierać ewentualnie. No chyba, że uda mi się ten fort tutaj zdobyć, to już mamy wygraną wojnę. Niestety mnie zaatakowali, musiałem się już wycofać. To jest dla nas bardzo groźne. Teraz chce mnie Austria wesprzeć w tej wojnie, kiedy ja już ją wygrywam. Niech się wali na twarz. Lukę, szczerze mówiąc, to po prostu zjem sobie. I ją zdobędziemy dla nas. To jest kolejne centrum handlu, kolejna bardzo ważna prowincja. No i okej, myślę, że to jak najbardziej mnie zadowala. Lecą dla nas pieniądze, część do mnie, część do Milanu. Dostaję troszeczkę prowincji, chociaż nie mam najważniejszej. No ale też nie chcę mieć jej oddzielonej lądowo. Więc teraz tak czy siak nam się uda ją zdobyć za jakiś czas. Wykonaliśmy misję przy okazji dla naszych tutaj poddanych. Możemy im przeto nic nie zrobić, bo lojalność jest poniżej 40, więc jeszcze trzeba coś im tutaj wykonać. O, na przykład burgersom. A, naprawdę brakuje? Naprawdę? Ja myślałem, że po tej wojnie cały się spłacę, ale tutaj jeszcze nie zdołałem się spłacić po tej wojnie cały. Jaka Austria jest kochana, spłaciłam mój dług, uhu! Papiestwo to jeszcze i w ogóle te stany klerykalne, to jeden z tych stanów, gdzie jednak opłaca się budować kościoły.
Przynajmniej na początku. No i kolejne dla nas prowincje zdobyte, kolejne prowincje, gdzie zmniejszam sobie autonomię. Koniecznie, jak najszybciej. I też odpalam od razu edykty na jej zmniejszanie. Mówię, to bardzo boli, jeżeli macie autonomię w tych waszych prowincjach. Kolejną sprawą jest to, że jednak będę dążył do tego, żeby teraz jak najszybciej rozwinąć technologię do 10 administracyjnej. Czyli będziemy mieli taki troszeczkę spokojniejszy okres w tych naszych kampaniach, jak i tutaj zintegruję moich wasali. A w zasadzie to jednego wasala, bo chyba na więcej nie mogę sobie pozwolić w tym momencie. Ja nie mogę, ta Siena to jakaś pomyłka. 240 punktów dyplomatycznych za 30 dewa? Boże, ja chcę wrócić na Czechy. No, Pol wreszcie jest w stanie mi przekazywać 100% swojej siły handlu mnie, co jest mi jak najbardziej na rękę. Czyżby tutaj Siena była, nie jest jakimś dużym udziałowcem. Następnie przeszkadza nam tutaj Savoy, Milan, ale Genua. Genuę musimy jak najszybciej teraz pocisnąć, więc może zróbmy claimy na te prowincje. No niestety Genua ma sojusz z Savoyem tylko i wyłącznie. Ej, to łatwy cel to jest. Co to za wojna? Genua, Savoy, Genewa i Meretti. A czemu ty się ruszyłeś? A, wojna z Wenecją. No miło. No i mnie tutaj Milan ubiegł. No jeżeli Milan zdobędzie Genuę, no to będę bardzo, bardzo zły. Ale jest szansa, że Milan przegra tą wojnę, ponieważ tutaj Savoy ingerował w tą wojnę. Więc liczę na to, że dostanie jakiś bat od Savoyu za jakiś czas. No tak, chyba że Savoy właśnie jest okupowany cały przez Imperium Osmańskie. No tak, no tak. Zaatakowałem Prowansję, wykorzystując to, że Savoy już jej nie gwarantuje niepodległości. No i teraz będę chciał Prowansję zrobić naszym kolejnym wasalem. No ale troszeczkę mi jeszcze brakuje. Tym bardziej, że ta głupia Brytania od razu też zaatakowała Prowansję. Chyba od razu tak samo jak ja. No i przejęła ich stolicę. Zobaczymy, kto pierwszy wasalizuje Prowansję. Pierwsze idee to wziąłem dyplomatyczne, jak domyślacie się, kolejne polecą humanistyczne, a trzecie w kolejności pójdą ofensywne. Kto mi wytłumaczy w ogóle, jak działa to skalowanie się wasali? No przecież mają dużo mniejszą armię ode mnie, są dużo słabsi ode mnie. Jak to działa w ogóle? Okej, to teraz lecimy na Reconquestie kolejną wojnę. No i jeszcze chyba tutaj mamy Fuksa, bo oni teraz nie zajmują swojej stolicy i dostają minusy na własnej stolicy, no to jest po prostu piękne. Lecimy Reconquesta tych prowincji prowansalskich, więc tak czy siak będą mnie jeszcze bardziej lubili za chwilę, a zdobycie Prowansji spowoduje, że... Upsi, no tego nie przewidziałem. Okej, no to tu widzę pewien problem w moich planach. Na szczęście Francja zaatakowała od razu tutaj prowincję Brytanii. No nie odzyskam ani tej, ale też nie zamierzałem, powiem wam szczerze, tego regionu dla siebie odzyskiwać. Chciałem tylko te tutaj prowincje w tradzie genuańskim zdobyć dla siebie, więc mi to nie przeszkadza w ogóle. No i mamy to, zdobywamy fortecę, Nicę, resztę prowincji odbijamy. I szczerze mówiąc mam wyrąbane na to, co tutaj więcej można zdobyć. To jest jedyne prowincje, jakie chcę od Prowansji i dla Prowansji, więc... Zjadamy ich. No i muszę przyznać, że poszło nam całkiem nieźle. Mamy już dużą część Włoch dla siebie. Co prawda jeszcze nie tą, która pozwala nam utworzyć Królestwo Boga na ziemi, a będę chciał to zrobić w tej kampanii. No, ale nie musimy tego robić szybko, więc mamy najważniejsze to, że do handlu dużo prowincji i za chwilę no, będziemy sobie jeszcze tutaj dalej to zdobywali od Milanu za chwil parę, ponieważ Genua będzie naszym wasalem. Jak tylko zjemy Florencję do końca.